Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o bananach w Muzeum Narodowym, wypowiedzi Jarosława Gowina oraz incydencie w Pruchniku. Wicepremier Jarosław Gowin o Konfederacji. Nie chciałbym widzieć w Parlamencie Europejskim ludzi, którzy są pożytecznymi idiotami Moskwy. Jaki piękny masowy atak na Konfederację. Wszystkie ręce na pokład. Przy blokadzie w głównych mediach dostrzegam jeden plus. Otóż ludzie dowiedzą się o istnieniu Konfederacji i zaczną się interesować. Dziennikarze, bądźcie prawi i sprawiedliwi dla wszystkich opcji. Jarosławie Gowin, bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego mnie pan obraża. Jestem członkiem Konfederacji i twierdzę, że pan kłamie. Pan Jarosław Gowin powiedział o Konfederacji, że to pożyteczni idioci Moskwy. Teraz będzie, że koniunkturalista, kameleon, sprzedawczyk, śliski typ. Punktując jak dziecko, Konfederacja pozywa w trybie wyborczym, przegrywa pan i będzie lament. Taki niezamądry pan jest, co? Jeśli Konfederacja to pożyteczni idioci Moskwy, to PiS to pożyteczni idioci Izraela i USA. Wytłumaczcie proszę, o co chodzi z tymi bananami. W dużym skrócie, feministka zsie banana udając, że uprawia seks oralny. Minister stwierdza, że nie wypada czegoś takiego wystawiać w Muzeum Narodowym. W efekcie PO i jej elektorat zsie banana i obiecuje, że w poniedziałek będzie ssać banany 3000 ludzi. Usunięcie prac Natalii Lel i Katarzyny Kozyry z Muzeum Narodowego domagało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a decyzję w tej sprawie podjął dyrektor Jerzy Miziołek. Tłumaczył ją tym, że w muzeach nie powinna być pokazywana pewna tematyka z zakresu gender. Piotr Gliński żartuje z celebryckiej histerii. Życie jest ciekawe. Dowiedziałem się, że ocenzurowałem jakieś banany. To taka sama prawda jak to, że cenzurowałem sztukę w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 3000 osób zamierza w poniedziałek jeść banany pod Muzeum Narodowym. To protest przeciwko zdjęciu z muzealnej galerii prac Natalii LL. Jak zwykle. Przyszli, pokrzyczeli i poszli. I tylko śmieci zostały. Banana Gate i cudna Agata Buzek. W telewizji również jedli banany. Widziałaś podczas dzisiejszego programu, to był pierwszy moment, kiedy Justyna się szeroko uśmiechnęła. To będzie dobry znak. Dobry znak, ja myślę, że oni się dopiero zdziwią, naprawdę. Tą gorącą wiadomością żegnamy się dzisiaj z wami. Jezus, wiesz, to tyle emocji, ja strasznie zgłodniałam. A bardzo cię proszę, a to z widzami. Pomóc obierać? Nie, nie, ja sobie poradzę. No to sobie obierz. Głosowanie trwa. Sztuka z lizaniem banana i kiełbasy pokazuje dobitnie, że politycy nie powinni wtrącać się do sztuki, a artyści wyciągać łapy do koryta. Wtedy byłby spokój. O tym, co pokazywać w muzeum, decyduje właściciel muzeum. Skoro muzea muszą być państwowe, to decyduje o tym państwo. Państwo o wszystkim decyduje w toku politycznych wyborów. Skoro w ten sposób decyduje, kto będzie prezesem Orlenu, to i o tym, co będzie wisiało w Państwowym Muzeum. Muzeum Narodowe przywróci ekspozycję kontrowersyjnych dzieł sztuki. W Pruchniku spalono kukłę Żyda. W zabawie brały udział dzieci. Środowiska żydowskie potępiają lokalną tradycję wieszania Judasza w Pruchniku, która sięga tradycją do XIII wieku, a tymczasem Jerozolima 8 marca 2017 roku. Święto Purim. Odbywa się regularnie wieszanie kukły Hamana przez dzieci z rabinackiej szkoły, też w ramach wielowiekowej tradycji. Światowy Kongres Żydów potępił spalenie kukły Judasza w Pruchniku. Natychmiastowa reakcja przy jednoczesnym braku reakcji na rosnący antysemityzm w Niemczech i Francji. Głupota na miarę kłamstwa o polskich obozach koncentracyjnych. Kościół w Polsce w czasach niemieckiej okupacji i niemieckiego nazistowskiego barbarzyństwa często heroicznie, tak jak wielu Polaków, ratował życie swoich żydowskich braci. Takimi akcjami jak w Pruchniku, wbrew miejscowemu proboszczowi, zaciera się piękne świadectwo rodziny Ulmów. Szanowny panie ministrze Joachimie Brudziński, ponieważ wielkimi krokami zbliża się 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a ja nie chciałbym popełnić jakiegoś niewypaczalnego faux pas, zwracam się do pana z pytaniem. Jaką flagę wywieszamy w tym roku? Prokuratura rejonowa w Jarosławiu zleciła policji zabezpieczenie dowodów w sprawie wydarzeń z Pruchnika na Podkarpaciu. Mieszkańcy dokonali tam sądu na Judaszu, bili, a potem spalili kukłę Żyda. Sekcja zwłok kukły wykazała zgon pomiędzy 11.34 a 13.00 czasu wschodnioeuropejskiego.
Przyczyną śmierci była najprawdopodobniej utrata zbyt dużej ilości słomy. Rodzina dokonała pozytywnej identyfikacji ciała. Jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz dowiedzieć się, kto naprawdę tobą rządzi, sprawdź, kogo nie możesz krytykować. Welcome to Pauline. Wy sobie już jaja robicie, prawda? Przypomnijcie mi, kto jest u władzy? Katoliccy patrioci, którzy mieli podnieść nas z kolan? Żal patrzeć na to płaszczenie się PiS przed Izraelem i jego amerykańskimi ochroniarzami. Każdy, kto myśli, wie, jak dziś wygląda geopolityka. To jednak nie usprawiedliwia takiego samoponiżenia. Poziom absurdu w sprawie bicia kukły Judasza rośnie. Do kompletu brakuje mi tylko ostrego sprzeciwu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Judasz był przecież skarbnikiem. Ta cała marzanna topiona albo palona w pierwszy dzień wiosny to jakiej jest narodowości? Pytam, bo nikogo nie obchodzi, kiedy co roku w sadystyczny sposób jest unicestwiana. Paweł Kukiz w Polsacie. Podczas tego wczorajszego posiedzenia, no prawie jak w rock'n'rollu, wie pan, odór, wódki, śmiechy, chichy, głupatka. Zaraz, odór wódki na sali plenarnej Sejmu? Ja tak czułem, wie pan, może mi się wydawało. Ale z której strony pan to czuł? Z lewej, z prawej, nie, z tyłu, nie, z dołu. Nic pan ode mnie nie wyciągnie. No to jest po prostu, wie pan, jak jakaś... Ale to jest oskarżenie, naprawdę. Jakaś, to jest oskarżenie? Bardzo poważne oskarżenie. Jakie oskarżenie? Które może skutkować złym wizerunkiem polskiego parlamentu na arenie międzynarodowej. No, on miał kiedykolwiek dobry wizerunek, proszę pana, ten parlament. Ja jestem tutaj trzy ponad lata i to już... Ja myślałem, Hades, że pan przyjdzie i coś powie miłego, sympatycznego, że jest dobrze, pana, że idziemy no do przodu, tak, dobrze, a pan tylko dobrze krytykuje. Posłowie stanęli na wysokości zadania i wielu z nich, których morzyła ta późna pora dla dobra Rzeczpospolitej Polski i polskich obywateli, postanowiła się stymulować, żeby w jakiś sposób dotrwać do końca tego głosu. Zniesienie medialnego embarga na zdjęcia z sejmowej knajpy pozwoliłoby wyborcom dowiedzieć się bardzo dużo o atmosferze na sali posiedzeń. Dzień dobry, PGNiG rozważa import gazu z Izraela. No i wszystko jasne. Politycy prowadzą swoje gierki, a nas robią w bambuko. Premier Morawiecki robi kampanię wizytując przedsiębiorcę w Wielkopolsce. Mam dla pana przykrą informację. Takie firmy rozwijają się nie dzięki, tylko pomimo politycy jakiegokolwiek rządu. Nie rób pan kampanii na plecach tych, których pan gnębisz podatkami i regulacjami. Broniarz się poddał. Koniec strajku. ZNP. Od 27 kwietnia zawieszamy strajk. Nauczyciele zawiesili strajk. I dobrze. Oba plemiona uznały to za swoje zwycięstwo i klęskę przeciwnika. Po przebieraniu się za krowy, ustawianiu czarnych szpalerów i odmawianiu maturzystom klasyfikacji, nauczyciele muszą teraz spojrzeć swoim uczniom w oczy. Nie zazdroszczę. Janusz Korwin-Mikke podczas obrad Oświatowego Okrągłego Stołu. Ja tu jestem w potrójnej roli, ale rola rodzica i prezesa partii, która wie, jak naprawić edukację, jest zbieżna z sobą. Mianowicie naprawa jest prosta. Szkołą muszą rządzić rodzice. Nie nauczyciele, nie politycy, nie urzędnicy, tylko rodzice. Ale jak? Przypomnijmy sobie, jak działała gastronomia za komuny. Beznadziejnie. Co zrobiono? Czy powołano Ministerstwo Aprowizacji Narodowej? Czy zrobiono kartę praw kucharza? Czy ktokolwiek kontrolował menu? Nie. Nikt tego nie robił i dlatego mamy dobrą gastronomię. Bo powstawały tysiące nowych restauracji i tysiące bankrutowały. Jeżeli nie bankrutują złe szkoły, nie może być dobrego szkolnictwa. Bankructwo jest oczyszczeniem ze złych elementów. Otóż szkoły muszą być prywatne całkowicie i właściciele muszą się bać, że zbankrutują, a nauczyciele muszą się bać, że jak będzie zły, to wyrzucą na zbity pysk, bo właściciel będzie się bał, że jego szkoła zbankrutuje. Proszę Państwa, a co zrobić, żeby zapewnić bezpłatną szkołę zgodnie z konstytucją? O to, co mówił pan Laskowski. Musimy zrobić bon edukacyjny. Wszystkie pieniądze, które idą na szkolnictwo plus na urzędników od szkolnictwa, dać do banku, wydrukować bony na tę sumę, to wypada podobno ogromna ilość, podobno około 1500 zł miesięcznie. To jest gigantyczna suma. Dać ten bon rodzicowi, rodzic bierze ten bon, zanosi, płaci nim w szkole, szkoła idzie do banku i pobiera sobie te pieniądze. I w ten sposób szkoły by się bały, że zbankrutują i uczyłyby coraz lepiej. To nie byłoby naprawa od razu, ale by nastąpiła
poprawa stała. Myśmy mieli po 2-3 latach, mielibyśmy przypuszczalnie najlepsze szkolnictwo w Europie, co nie jest trudne, bo szkolnictwo w tej chwili jest w Europie w bardzo złym stanie, podobnie jak w Polsce. Tylko proszę Państwa, jeszcze raz, kontrola klienta w restauracji nie polega na tym, że on kontroluje menu i zagląda do knajpy, tylko po prostu nie chodzi do złej knajpy. Kontrola rodziców nad szkołą ma polegać na tym, że zabierze dziecko ze złej szkoły. I szkoła się ma tego bać. Taksówkarz celowo potrącił rowerzystę. Usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie. No ale jak to? Podobno licencja taksówkarska jest gwarancją, że jedziemy z normalnym, zdrowym psychicznie kierowcą, a nie jakimś tam wariatem z Ubera. Pijany taksówkarz uszkodził 3 zaparkowane samochody. Ale przecież on ma licencję, kasę fiskalną, badania. Zna topografię miasta, jak to możliwe? Pewnie wina Ubera, czy jakoś tak. Jarosław Kaczyński. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu. Kaczyńskiemu socjalizm rozum poplątał. Coś niebywałego, aby patriotyzmem nazywać oddawanie suwerenności. Panie Kaczyński, panu się wszystko pomyliło. Patriotyzm to jest wówczas, gdy ojczyzna jest najważniejsza, a nie brukselskie prawa. Oszalał, socjalizm mu wypalił dziurę w głowie. A więc wszystko jasne. Dla Jarosława Kaczyńskiego patriotyzmem jest oddawanie suwerenności Polski na rzecz eurokołchozu. Kaczyński jest patriotą brukselskim, a nie polskim. Po prostu zamienił ZSRR na ZSRE. Dodajmy, że Jarosław Kaczyński popiera budowę euroarmii, która ma pacyfikować republiki ZSRE. Wymogiem polskiego patriotyzmu jest przynależność do Unii Europejskiej. Dotąd sądziłam, że patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra Polski ponad interesy osobiste, a także silna więź emocjonalna z narodem, jego kulturą i tradycją. Beata Mazurek w Sejmie. Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani. Wpis: prostactwo to cnota, a słoma w butach to szyk i elegancja. Wicepremier Beata Szydło. Chcemy, aby nauczyciele godnie zarabiali, aby był to zawód, do którego aspirować będą najlepsi. Chcemy, aby młodzi Polacy tworzyli dobrą przyszłość Polski. Trzeba mieć tupet, by mówić to 3,5 roku po przejęciu absolutnej władzy w Polsce. PiS planuje w przyszłym roku pozyskać od małych przedsiębiorców dodatkowo 1,2 mld, a od gigantów technologicznych 200 milionów. Twardy elektorat znajdzie na to jakieś usprawiedliwienie. Ciekawe, czy PO na wypadek wygranej na jesieni ma plan kontynuować ten plan, czy go powstrzymać. Jarosław Kaczyński skupił się w swoim przemówieniu na straszeniu Platformą Obywatelską. Widać, że PiS nie ma nic do zaoferowania Polakom, poza dzieleniem, obrażaniem i kłamstwami. Panie Kaczyński, Platforma zablokuje polexit, który chcecie zafundować Polsce, rzekł członek partii, której jedynym programem jest odsunąć PiS od władzy. Borys Budka wypomniał Małgorzacie Wasserman porażkę w Krakowie. Panie pośle Borysie, życzę panu 120 tysięcy głosów. Na plecach ojca. Proszę, pan poseł Michał Szczerba. Ja widzę akurat rozemocjonowaną panią przewodniczącą Wasserman, ale każdy... Panie, masz pan w klubie chamstwo, zachowuje się w sposób, który nie licuje z powagą tej komisji. I powinien pan zwrócić uwagę swojej koleżance, która przekroczyła jakiekolwiek granice. Przez 8 lat chcieliście podzielić Polaków. Przez 8 lat próbowaliście grać katastrofą smoleńską, a teraz przekroczyliście granice, które nigdy nie powinny na tej komisji paść. To pokazuje tylko, jaki poziom już nie merytoryczny, ale prymitywizmu i chamstwa państwo reprezentujecie. 900 milionów złotych na samochody dla fiskusa? Tak. No bo przecież urzędnik czymś musi dojechać do tego mechanika, który nie wystawia paragonów za wymianę żarówki. Premier Morawiecki w Sejmie. PiS proponuje dla całego społeczeństwa 500+ dla każdego dziecka jako cywilizacyjny przełom. Ja wam powiem, jak to się skończy. Przyjdzie kryzys i trzeba będzie podnieść podatki, by sfinansować te wszystkie plusy lub je ograniczyć. Ciekawe, kto wtedy będzie rządził i przeciw komu obróci się gniew ludu. W Sejmie dyskusja o 500+ na każde dziecko. Argumentu o wzroście dzietności już nikt nie powtarza, bo wszyscy wiedzą, że zmniejszenie ubóstwa w tak nieefektywny sposób to jedyny skutek uboczny tego programu, a to już rozdawnictwo.
bo można to było osiągnąć mniejszym kosztem. Hanna Gronkiewicz-Walc w TOK FM. Pani Krystyna Pawłowicz ma braki w takim wykształceniu religijnym, ponieważ ja przez całe lata prowadziłam kiedyś ongiś, lata 80. rekolekcyjne. Chcę powiedzieć, że między innymi dlatego było ostatnia wieczerza, była w okresie właśnie Pesach, święta Paschy. Dlatego, że to było, powiedziałam, takie nawiązanie do wyjścia spod jednego okupanta wówczas Egiptu do buntu przeciwko drugiemu okupantowi, czyli Rzymowi. W związku z tym, jakby znała trochę lepiej historię, to powiedziała, że specjalnie w tym czasie Chrystus, jako postać dla jednych historyczna, dla drugich jako Mesjasz, specjalnie, można powiedzieć, w tym okresie wjechali na baranku, wjechał na baranku wraz z apostołami do Jerozolimy. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Strzał w dziesiątkę społecznych oczekiwań. Strzelnica w powiecie. W wyniku dotychczasowych konkursów powstał jeden z zapowiadanych 380 obiektów. W Danii pierwsze tegoroczne ziemniaki kosztują 863 zł za kilogram. Benzyna najdroższa od 4 lat. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.